Natomiast moja mama została już później i całą tą okupację starała się jakoś tą całą masę firmy zachować, ludzi przechować, fikcyjnie zatrudniając, oczywiście nie było produkcji, no ale żeby nie wywieźli na roboty przymusowe, to tym ludziom pomagała. I teraz mamy rok 48. W 45 roku udało się troszkę produkcji uruchomić powtórnie. W 48 roku mojego ojca zamykają, jest głośny proces przemysłowców polskich, bardzo duża ciekawostka, można powiedzieć, to by się nazywał proces przemysłowców polskich, ale tam było 3/4 przemysłowców żydowskich, żydowskiego pochodzenia i ci dostali przeważnie wszyscy wyroki śmierci, wyroki wykonano, a polscy tak jak ojciec dostawali dożywocia albo dostawali po kilkanaście lat więzienia i później po Gomułce powychodzili. I teraz tak, jest rok 48 po moim urodzeniu, mama w dużej biedzie żyje, ja żyję normalnie jak każdy, no można powiedzieć, biedne dziecko biednego urzędnika. Natomiast w domu stale słyszę o wielkim micie firmy. Teraz, ponieważ ja byłem troszeczkę, miałem zdolności manualne, zajmuję się modelarstwem lotniczym, później mechaniką samochodową, idę na Krakowską Akademię Górniczo-Hutniczą, kończę Wydział Elektryczny, ale znam się już dość dobrze na samochodach, na mechanice. No można powiedzieć, że wtedy miałem już dużą wiedzę, zacząłem przygotowywać ludziom samochody do rajdów. No, kończę akademię, dość powiedzieć, kończę Akademię Górniczo-Hutniczą, no, nie jestem złym studentem, no to nawet bardzo dobrym, no to mnie tam zostawiają jako młodego pracownika naukowego. 4 lata mam wrażenie, że siedzę w pokoju wariatów, to znaczy jest pokój wariatów wybity miękką gąbką, żebym się nie uszkodził, mogę nic nie robić, jest sytuacja złota, po prostu nikt ode mnie nic nie wymaga. Jak się coś wychylam, chcę coś zrobić, no to mnie na dół, a jak już przestałem cokolwiek robić, to mnie bardzo chwalą. No i taka to jest sytuacja, to są lata 70. Więc mimo wszystko zaczynam się troszkę buntować, no, postanawiam zacząć żyć już nie tylko z fuch samochodowych, ale otworzyć warsztat samochodowy. No, parę lat trwania zgód na to, żeby dostać uprawnienia, zatrudniam się u kogoś, u mojego zresztą później przyszłego wspólnika, jednocześnie przyjaciela, który notabene później przez długie lata Kubicę przygotowywał do sportu, ale to już jest inna rzecz. I w końcu nam się udaje dostać zgodę na wybudowanie warsztatu samochodowego. No we dwójkę ten warsztat, małą taką budę budujemy, przez rok można powiedzieć prawie własnoręcznie i otwieramy ten warsztat. No ma bardzo dobrą opinię, ponieważ robię to bardzo uczciwie, co jest bardzo istotną rzeczą w biznesie. Dzięki temu poznaję w zasadzie całą opozycję z Polski Południowej, bo ona lubiła przyjeżdżać tam. W tym też przyjechał dr Mirosław Dzielski swoim maluchem. Twórca później Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego. I to mnie bardzo zdziwiło, ponieważ to był okres, kiedy no wszyscy uważali, że jeśli ktoś jest rzemieślnikiem, czyli tak zwaną prywatną inicjatywą, to jest obywatelem gorszym. On ma prawo sobie zarobić więcej, czyli żeby tam pójść i w tych nielicznych restauracjach coś kupić i jakieś dolary na lewo kupić i w Peweksie, nie wiem, kupić dżinsy sobie, no to to była zgoda. Natomiast jak była kontrola milicji na drodze, co wy robicie? No, warsztat prowadzę. To było bardzo źle widziane. Jak mówiłem jeszcze wcześniej, że pracuję na Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, a to tak, to pewnie buduje przyszłość socjalizmu. Natomiast już taki rzemieślnik nic nie budował. I to było bardzo nieprzyjemne, mówiąc szczerze. No i mamy teraz, mamy doktora Dzielskiego. Ja przyjeżdżam, widzę, że to jest taki nieprzeciętny człowiek. I zaczynamy różne rozmowy. Ja zresztą bardzo lubiłem różnych ludzi. Poznałem ubecję całą krakowską, opozycję, bo to wszyscy przyjeżdżali. I wtedy było bardzo ciekawe, że wszyscy bardzo miękli, tak jak w tej opowiestce o partyzantach i Niemcach, a później Przeleśnik zrobił porządek, to u mnie był porządek. Przyjeżdżał ktoś znany później tam z Tygodnika Powszechnego, znany ubowiec. Wszyscy musieli czekać. Dawało mi to mimo wszystko pewne poczucie, no, na zewnątrz nie, ale na moim terenie, w mojej firmy, malutkiej, gdzie było w końcu nas dwóch i jeszcze paru uczniów, dawało pewne poczucie wolności. I pojawił się Dzielski, który zaczął mówić w ogóle o wolności. On był biednym filozofem na UJ-cie. Sam różne rzeczy próbował samemu, prowadził pierwsze uprawy kukurydzy, popcornu, jakiś sad zakładał, no różne takie rzeczy robił, żeby się zorientować, co to jest w ogóle przedsiębiorczość, ale stał się teoretykiem. No i wtedy
pewnym momencie zaczął nas zapraszać, czyli ludzi z różnych malutkich przedsiębiorców do siebie i tam żeśmy się spotykali. I teraz mamy sytuację taką, że zanim nastąpiły zmiany, to nas jakimś cudem zarejestrowali jako Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe, pierwszą taką quasi-opozycyjną grupą. I on, Dzielski, postawił taką tezę. Okazało się do dziś dnia aktualną, że przecież władza komunistyczna daje ludziom przywileje, nawet wielkim, nawet generał KGB ma przywileje, ma Wołgę, ma dacze, ma wszystko, ale nie ma własności. Trzeba oprzeć wszystko o prawo własności. No bo jak ktoś ma przywilej, to można mu powiedzieć, już nie jesteś generałem, to jutro nie przyjeżdżasz na dacze, Wołga po ciebie nie przyjedzie, jesteś niczym. Natomiast ktoś, kto ma własność, no to jest trochę bardziej skomplikowane technicznie mu to wszystko odebrać. Mnie się to niesłychanie spodobało, zacząłem kojarzyć to z dotychczasowymi doświadczeniami moimi warsztatowymi, no i się na pierwszy raz poczułem się człowiekiem nie drugiej, a pierwszej kategorii. On mnie zresztą nauczył, Dzielski, że tak powiem, działań skutecznych, bo ja wtedy potrafiłem, jak manualnie zdolny w swojej firmie, wszystko zrobić bardzo dobrze, samochody do wyścigu przygotować, natomiast rzeczy trudne ja robiłem, łatwiejsze robili uczniowie. I w pewnym momencie on mnie obserwuje i to jest bardzo charakterystyczna rzecz i to było najważniejsza rzecz, można powiedzieć, w zarządzaniu. Leży sobie klucz, gdzieś tam leży. No to co ja robię? Ja idę, podnoszę go, a on mówi, nie, zaczekaj, to ktoś inny ma zrobić. No, klucz leży znowu i ja wołam tam, Stasiu, podnieś. No trwa to 2 minuty, odchodzi, przychodzi, cierpliwość. Ja już bym chciał szybko, bo na tempo robię. Ale to była najlepsza szkoła organizacji. Po prostu umieć delegować komuś pracę. To jest bardzo ważna rzecz później w organizacji każdej firmy bez wyjątku. To jest numer jeden rzecz, że umieć delegować komuś odpowiednio pracę. Mamy rok 88, zaczyna się mówić o reformach w Polsce. No, gotowe projekty już są w tym towarzystwie przygotowane, co się powinno zmienić. Ja pamiętam, że były różne pomysły, no nie chcę wymieniać tu uczelni, żeby ktoś się nie musiał czerwienić w wschodnich części Polski, nie chcę wymieniać nazwisk, ale były takie pomysły, żeby się mimo wszystko bardzo ograniczyć, tam ograniczyć do 15 osób zatrudnienie i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie z tymi pomysłami wysyłamy to do Rakowskiego, jakimś cudem, nie wiem, myśmy to rozważali, uważamy to w kategoriach cudu, że to Matka Boska się zlitowała. To się powiedzieć, że Rakowski z Wilczkiem przysyłają projekt ustawy o wolności gospodarczej, my go jeszcze rozszerzamy do naszej opinii. Rozszerzamy, no i zostaje klepnięty. Można powiedzieć, że to jest koniec komunizmu, nie 4 czerwca, ale klepnięcie tej ustawy o działalności gospodarczej. To już był koniec, bo już tamto to już są tylko koniec. No, ja teraz ląduję, jest rok 89, przedtem kolejki były do tego warsztatu biednego 2-miesięczne, koniec klientów, jest pusto. Bo nagle ludzie się wszystkim innym przestali się zajmować swoimi samochodami, jest to najważniejsze. Staje się ważne, co dalej. No, firma Herbewo została upaństwowiony majątek, natomiast nie została firma wykreślona z rejestru. Moja mama cierpliwie była ciągle tym prezesem, oczywiście jednoosobowym. Została jedna kamienica w Krakowie zasiedlona przez mieszkańców. Notabene nagrody dostawali, to Ubecja dostawała z rodzinami przydziały na te mieszkania i na dole było kilka sklepów zajętych przez państwowe instytucje. No mnie się udaje, mimo wszystko już po wyborach, te instytucje bezprawnie siedzące powyrzucać. Ale dość gładko to przebiega, ponieważ do takim OTEX-em z różnymi tymi firmami my prowadzimy negocjacje, jak przejąć ludzi, jak zacząć handlować i ja nie mając pojęcia o handlu, zaczynam działalność handlową.